Nie lubisz, powiedz. Walentynki, powiedz dlaczego na dzień dobry, kolejny raz Jan Borakowski. Dla sumienia narodu padają tutaj takie puste zapewnienia, że jestem kochany. Ja w nie oczywiście nie wierzę. Kobiety, o, jestem całowany po prostu przez Drzeźnicki manifestacji kodu. Ale byłeś molestowany. Nie, no jakby pan mnie całował, to bym był molestowany. No. Dlaczego chętnie bym wziął w demonstracji kąt manifestacji do demonstracji kodu? Po pierwsze dlatego... Poczekaj. Nie, no nie walentynkowej. Nie, wiem, że to jest taki event, no wykorzystanie, troszkę bez sensu, ale ja rozumiem, też bym organizował, jakby była okazja. Natomiast dlaczego bym kąt manifestował? Dlatego, że uważam, że państwa demonstracje są po prostu... Ty mnie nagrywasz czy nie nagrywasz? Nagrywam. Że państwa demonstracje są tylko pretekstem do tego, żeby zwalczyć PiS reprezentują państwo zgrupowanie wszystkich tych opcji politycznych, które przez 20 lat były w establishmencie politycznym III RP. Tak widzę popol. Ale tutaj uczestnicy... Ja też nie mam. Czyli państwo są całkowicie nowym? Nie, w żadnym establishmencie. Łącznie z tym, że w Platformie musiałem zamknąć firmę. Jestem przeciwnikiem tego, co robiła Platforma. Już był moment, że chciałem wyjechać z tego kraju, ale powiedziałem, że nie, muszę zostać. Bo dzisiaj jest taka sytuacja, że od 3 miesięcy siedzimy w drugim tu polewie. Tylko, że nie ma z nami pilota. Pilot gdzieś sobie siedzi, nie wiem, na Żoliborzu albo na Nowogrodzkiej i nie wiadomo, czy nam się otworzy podwozie, nie wiadomo, czy nam wystarczy paliwa i czy będziemy mieli lotnisko, na którym będziemy mogli gdzieś wylądować bezpiecznie jeszcze za miesiąc czy dwa. Następnym razem. Dobrze, no pani tu mnie obcałowała, ale już dalej nie chcę słuchać, co ja mówię. Natomiast tu mamy pana... To natomiast pan był łaskaw nam powiedzieć, to znaczy, że bo my państwa demonstracje odbieramy właśnie jako wyraz sprzeciwu środowiska Gazety Wyborczej, wyborców Platformy Obywatelskiej, tych środowisk, które przez lata głosowały na Unię Wolności, Unię Demokratyczną. Czy to jest błędne postrzeganie państwa jako takiego środowiska? Ja nie mogę powiedzieć o wszystkich, natomiast mogę powiedzieć o sobie. Ja nie głosowałem nigdy na Platformę, nie głosowałem nigdy na te środowiska właśnie, o których pan mówił. Ja byłem bardziej opcji lewicowej, natomiast w którymś momencie postanowiłem po 20 latach przerwy podjąć jakieś... Podjąłem wyzwanie polityczne, zaangażowałem się w ruch Palikota. Z Januszem Palikotem tworzyliśmy wspólnie ruch. Kandydowałem nawet do Sejmu z okręgu 19 w Warszawie, ale jak się okazało, że no niestety Janusz to wszystko zaprzepaścił, to ja się wycofałem. W momencie, kiedy powstała Europa Plus, twój ruch, to ja się wycofałem. Wtedy ostatni raz rozmawiałem z moim przyjacielem, nieżyjącym już, Mieczysławem Wilczkiem, pierwszym ministrem niekomunistycznym w ostatnim komunistycznym rządzie, ustawa słynna Wilczka. Wtedy z nim doskonała, zdecydowanie. Wtedy go pytałem, co on sądzi o moim udziale w polityce, a Mieczysław powiedział, mówi, słuchaj, ty potrafisz robić inne rzeczy. I ja się wtedy wycofałem. Natomiast jak powstał kod, zobaczyłem gdzieś tam w internecie, na Facebooku bodajże, że powstał kod, to ja od razu kliknąłem się, że to lubię i jestem w nim, można powiedzieć, od poczęcia. Natomiast ja nie jestem z żadnego establishmentu. Ja w ubiegłym roku musiałem ogłosić upadłość konsumencką. Nawet rozmawiałem z profesorem Rybińskim, rektorem Akademii Finansów Wistula, o potencjalnej rozprawie doktorskiej na temat współczesnego systemu niewolnictwa na podstawie towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Ja 20 parę lat byłem agentem ubezpieczeniowym, pracowałem w firmach brokerskich, pomagałem ludziom uzyskać odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych, bo się okazało, że to nie jest tak, jak by się wydawało. W białych rękawiczkach się różne rzeczy robi i ja to wszystko widzę. Nie no, ja pracowałem w urzędzie państwowym, wiem, co znaczy mobbing, wykorzystanie współczesne na niewolnictwo. Natomiast, czyli wasze środowisko kodu, bo można mówić, że jest środowisko. Myślę, że tak.
co was łączy? Jaki jest cel? Czy to jest tylko taka platforma do negowania PiS-u, że wam się PiS nie podoba? Czy to jest coś więcej? Czy jest jakiś taki plan pozytywny, że co byście chcieli w Polsce zrobić? Tu nie chodzi o negowanie PiS-u. Nie chodzi nawet o negowanie kogokolwiek. Mhm. Ja mogę tylko mówić za siebie. Mhm. Jak mnie pytano tutaj na pierwszym naszym marszu, gdzie, nie wiem, media podawały, że było 15-20 tysięcy ludzi. Ja miałem informację z policji, że było 50, a być może nawet 70 tysięcy. Pytano mnie, dlaczego tu jestem. Ja wtedy powiedziałem, że dlatego, że łamana jest konstytucja, że blokowany jest Trybunał Konstytucyjny. Ja nie ze wszystkimi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego się zgadzam, nie ze wszystkimi zapisami Konstytucji się zgadzam. Ale poważnie, to jest tak ważny dla was problem? Tak, dlatego że to jest w sytuacji, kiedy jest powszechna bieda, ludzie muszą emigrować z tego kraju, nie można prowadzić własnej działalności gospodarczej, są wysokie podatki, was rusza, pana rusza, no i pewnie też innych ludzi, rusza Trybunał Konstytucyjny? Tak, rusza mnie Trybunał Konstytucyjny, bo to jest elementarny punkt demokracji. Państwo, w którym jest zablokowany Trybunał Konstytucyjny i to Konstytucja, jak to powiedział profesor, chociaż podobno mówił, żeby nie wyrażać się do niego profesor, chociaż jest profesorem Łazarskiego, profesor Stępień, powiedział, że państwo, w którym zablokowany jest Trybunał Konstytucyjny, to tak naprawdę Konstytucja stanowi świstek papieru. I dla mnie to jest elementarz, dla mnie to jest coś takiego, co stanowi podstawę dalszego życia, dalszych działań, dalszych rzeczy, które są robione. Jak mnie spytano, dlaczego jestem, to ja między innymi powiedziałem o tym i powiedziałem, że jeżeli mówi się o tym, że w czerwcu Platforma złamała Konstytucję pierwsza, to ja pytam w takim razie, to co, skoro Platforma złamała pierwsza, to znaczy, że PiS może to robić dziesięciokrotnie bardziej. Ja dałem wtedy przykład swój, najbliższej rodziny mojej. Jednej z moich sióstr, córka, została zgwałcona i zamordowana. Czy ja mam teraz zgwałcić i zamordować tego, co to zrobił i jego całą rodzinę? To jest tak, że ja nie mogłem przejść koło tego obojętnie. My możemy się nie zgadzać z wyrokiem sądu, który dał temu zbrodniarzowi 25 lat. On za chwilę wyjdzie na wolność i prawdopodobnie będzie dalej wolnym, będzie wolnym człowiekiem i my nic mu nie możemy zrobić. Ale czy też ustaliliśmy, że to było ważne. No ale czy zdaje sobie pan sprawę z tego, że na przykład ja uważam, że w Polsce są potrzebne radykalne i konieczne reformy. Uważam, że demokracja polega na rządach narodu, czyli wszystkich obywateli za pośrednictwem swoich przedstawicieli i to oni mają mandat demokratyczny. I kiedy teraz słyszę, że kilkunastu sędziów Trybunału chce zablokować konieczne zmiany w Polsce, to dochodzę do wniosku, że ten Trybunał jest właśnie instytucją antydemokratyczną. Ale co chce zablokować? Tak naprawdę to zostało coś zrobione szybko, żeby obawiać się tego, co Trybunał zablokuje. Przecież Trybunał zablokował różne ustawy. Zablokował ustawy niekonstytucyjne ISLD i zablokował ustawy niekonstytucyjne Platformy. To nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny jest jakiejś jednej opcji politycznej. To jest tak naprawdę uwłaczanie godności tych ludzi. Ja mogę się nie zgadzać z profesorem Rzeplińskim, że on przyjął medal tam, nie wiem, od papieża. Bo uważam, że nie powinien tego robić. Ale jeśli chodzi o prawo, mogę się nie zgadzać z tym, że zostały ukradzione, bo to zostały ukradzione pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych Polaków. I nie zgadzam się z tym. Ale jakby szanuję werdykt Trybunału. I ja się zgodzę z tym, co pan powiedział, że możemy robić reformy. Ja jestem za tym, żeby, nie wiem, jak to powiedział wczoraj Poroszenko na spotkaniu gdzieś tam w Monachium bodajże, nie wiem gdzie to spotkanie było, gdzie między innymi był i nasz prezydent, że on, żeby ukrócić korupcję,
zlikwidował tak naprawdę 3/4 przepisów, które powodowały tę korupcję. U nas też to powinno być jakby zmniejszone do minimum. I jeszcze dokończę tylko. Ja szanuję wybór obywateli. Szanuję to, że PiS wygrał wybory, ma większość, jako, tak jak mówią, jedyni w tej chwili, którzy pierwszy raz tak, że mają, można powiedzieć, większość bez koalicji, bez potrzeby tworzenia koalicji. Natomiast nie zgadzam się na to, żeby przekraczali pewne działania, żeby robili pewne działania, do których nie byli upoważnieni przez społeczeństwo, bo mogą reformować kraj, natomiast nie mają większości konstytucyjnej do zmiany, do gmerania w konstytucji i do konstytucji, która została uchwalona w referendum przez Polaków. Jakbyśmy na nią nie patrzyli. Znaczy, ja rozumiem te argumenty z tej strony, natomiast ja uważam, że Polska jest w tak głębokim kryzysie, że my musimy, że należy przeprowadzić konieczne reformy i jeżeli pojawia się potencjalna możliwość barier do przeprowadzenia, to trzeba to szybko rozwiązać. Dlatego ja ale powiem, że... Ale uważa pan, że możemy robić w takim razie w sposób niedemokratyczny? Ale właśnie uważam, że że ograniczenie roli... dla mnie Trybunał Konstytucyjny jest instytucją antydemokratyczną. Po pierwsze, kilkunastu sędziów, którzy przypisują sobie prawa, które mają obywatele. Ja wiem, że to jest pogląd, jestem ze środowisk prawicowych, w których bardzo często są postawy antydemokratyczne, jestem demokratą i za to jestem bardzo często sekowany. Natomiast uważam, że o wiele lepsze są decyzje demokratyczne. Jeżeli jest jakaś grupa arystokratyczna, taka jak właśnie trybuna, jacyś sędziowie, to trzeba ją obalić i przywrócić władzę obywatelom. Ale to jest niedemokratyczne działanie. My możemy... Ale to jest demokratyczne działanie. Obalić możemy wtedy, kiedy zdobędziemy taką większość, która pozwoli nam to zrobić. Jeżeli PiS by wygrał wybory na tyle, żeby zmienić konstytucję, czyli przeprowadziłby referendum, o którym tak się często mówiło, że chciałby zrobić, proszę bardzo, niech zrobi referendum. Jeżeli w referendum Polacy będą chcieli tą konstytucję zmienić, to ja, jeżeli nie to będę jest się... to ja wyjadę najwyżej. Ale to jest bardzo wygodne rozwiązanie dla tych, którzy mieli poprzednią władzę, bo ale oni ja nie sobie tej władzy. Ale Trybunał Ja pracowałem, żeby płacić podatki na siebie i jeszcze na paru innych emerytów. Ale dzisiaj sytuacja jest taka, że naród zdecydował, że powierzył władzę PiS-owi i nagle jest kilkunastu facetów, którzy stają okoniem. Ale powierzył, oczywiście, ale uświadommy sobie jedną rzecz, że naród powierzył PiS-owi władzę, ale do pewnych granic, upoważnił go do działania w pewnych granicach. Nie ma takiej większości, która by pozwoliła blokować Trybunał Konstytucyjny albo zmieniać konstytucję. Ale racje demokratyczne stoją za PiS-em, parlamentarzystami, a nie za sędziami. Ale racje, jeżeli są, znaczy owszem, to zróbmy kolejne wybory. No bo jeżeli będzie ale taka instytucja większość... Trybunału została uchwalona w 1982 roku w czasie stanu wojennego. Mhm. Zapewne, bo to już wtedy były tworzone te zręby transformacji ustrojowej, które miały zagwarantować nienaruszalność pewnego ustroju postkomunistycznego i interesów postkomunistów. Więc taka instytucja o takich korzeniach, która dzisiaj blokuje wolę narodu, ja nie poczułem się do tego, że akurat... bardziej poczułem się do tego, że ja mam szanować wolę wyrażoną w demokratycznych wyborach, a nie wolę Trybunału Konstytucyjnego. Ale ja zgodzę się, że może Trybunał powstał, nie wiem, w 80-tych latach. Natomiast ci sędziowie, którzy są w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, którzy zasiadają w Trybunale, to oni są od kiedy? Są reprezentantami opcji politycznej, która została odrzucona w wyborach demokratycznych. A nie sądzi pan, że to jest uwłaczanie tym ludziom? Ja powiedziałem panu, że ja mogę się nie zgadzać. Są reprezentantami. Nie, zostali wybrani, większość z nich została wybrana przez partię polityczną, która została zdecydowanie odrzucona w wyborach do Sejmu, Senatu
zrobili na prezydenta. Nie, oni zostali zarekomendowani być może przez tą partię. Dlatego na przykład Komitet Obrony Demokracji ma projekt obywatelski zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, żeby między innymi rozszerzyć gremia, które mają ten Trybunał Konstytucyjny, tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego proponować. Bo sędzia Trybunału Konstytucyjnego to jest ktoś, kto ma być niezawisły, niezależny, niezwiązany z żadną opcją polityczną. Utopia. Utopia bardzo szlachetna, ale która się nie zadziała, bo to są ludzie o specyficznych poglądach politycznych, reprezentujących pewne, wierzących w to, że ich poglądy polityczne są słuszne. Ja myślę, że mimo wszystko ci sędziowie nie rozpatrując jakąkolwiek sprawę, którą mają do rozpatrzenia, nie kierują się swoimi poglądami, tylko kierują się jakby obowiązującym prawem w kraju, obojętnie czy to w naszym kraju, czy w innym. Dziękuję bardzo. Kończymy, bo już ręce odpadną naszemu kamerzyście.